Drodzy przyjaciele, a przede wszystkim drodzy bracia, drogie siostry w Chrystusie, dzisiejszy fragment Słowa Bożego, który będziemy rozważali, ma niezwykłe wprost znaczenie. Znowu muszę nawiązać do rzeczywistości, w której się znajdujemy i znowu muszę zwrócić uwagę, że chyba to tajemnicą nie jest, iż Kościół jest teraz głęboko podzielony. Upraszczając, ten podział jest na tych, którzy zgromadzają się i chcą się zgromadzać, i na tych, którzy się nie zgromadzają i nie chcą się zgromadzać. Ja wiem, że to jest pewne uproszczenie, ale jakiś podział musimy zarysować. Nie dlatego, że chcemy dzielić, ale dlatego, że on istnieje po prostu. I teraz jest pytanie. To jest pytanie, które pewnie nurtuje wielu ludzi. Kto ma rację? Bo przecież nikt nie sądzi, że wszyscy mają rację. Ponieważ te racje są absolutnie sprzeczne. Więc chciałbym, żebyśmy sięgnęli do fragmentu Bożego Słowa, który znajduje się w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 11 i przeczytajmy pierwsze trzy wersety. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem, że gdy jako zbór się schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. No przyznajmy, że mocne słowa, może dla niektórych zbyt mocne, ale zapisano je w Biblii. Pierwszy werset mówi tak. Nie pochwalam, że się schodzicie ku gorszemu, a nie ku lepszemu. Czyli informacja, która do nas płynie, jest jasna i prosta. Schodzicie się. Dzisiaj, w dobie tego kryzysu, kryzysu Kościoła, bo tak to nazwę, bo nie ma żadnej pandemii, jest kryzys Kościoła, musimy sobie przypomnieć, że Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że Kościół się zbierał, schodził się i przychodzili na to zgromadzenie różni ludzie. I ci, którzy schodzili się ku lepszemu, jak mówi Paweł, i ci, którzy schodzili się ku gorszemu. Nie jest problemem fakt, że w Kościele gromadzili się ludzie, którzy mieli rozbieżne cele i rozbieżne oczekiwania. Ale wszyscy się schodzili. Gdzie się schodzili? No, schodzili się w budynku, jakikolwiek by on nie był. Czy to był prywatny dom, czy to była jakaś szkoła, czy to była świątynia, czy to było jakieś, czy to były katakumby, bo to pamiętamy przecież z historii. Czy to był budynek wręcz wydzielony na takie zejście się? My wiemy, historia to poświadcza, że zgromadzenia odbywały się w różnych miejscach. To nie ma znaczenia, jak nazwiemy ten budynek i jakim celom on służył. Na co dzień, czy też w ogóle może służył jedynie Kościołowi. Jest bez znaczenia. Kościół się schodził. Schodził się. I schodzili się różni ludzie. Ludzie, którzy mieli, jak powiedziałem wcześniej, często rozbieżne cele. A więc nie było takiego przypadku, w którym Kościół by się nie schodził. Nie schodził. Taka drobna uwaga, ponieważ niektórzy atakują mnie, że ja zarzucam, czego nie czynię, że kościoły są zamknięte. Ja stwierdzam fakt. Kościoły są zamknięte. I to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy zamknięty kościół z jakichś powodów, nikt się nie musi tłumaczyć z tego powodu, ale starsi kościoła, pastorzy, diakoni wykonują swoje obowiązki, czyli chodzą po domach,
modlą się z ludźmi, kładą ręce, uzdrawiają. Kiedy diakoni zajmują się pomocą dla tych, którzy są w potrzebie, kiedy nauczyciele czy ewangeliści spotykają się po domach w grupach 5-, 6-, 10-osobowych, to wszystko jest w porządku. Skoro Kościół uznał, że taki sposób działania jest właściwy, to co nam do tego? Nic złego się nie dzieje. Problem polega na tym, że ci, którzy kościoły zamknęli, nie robią tych rzeczy w ogóle. A więc zamknęli nie tylko kościoły, ale zamknęli swoje serca. I żadne opowiadanie o kwarantannie niczego tu nie zmienia. Jest to tylko zaciemnianie obrazu rzeczywistości. Kościół od początku się schodził. I taki jest w ogóle sens Kościoła. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Apostoł Paweł mówi, kiedy się schodzicie, to słyszę, że między wami są podziały. Między wami dzieje się coś niedobrego. I apostoł mówi, no w dużej mierze wierzę w to, co do mnie dociera. Nie jest to właściwa postawa. Nie jest to postawa, która, no mówiąc kolokwialnie, byłaby godna pochwały. Ale mówi tak, i to jest 19 werset. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami. W dosłownym tłumaczeniu powiedzieli stronnictwa, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Tutaj tłumaczenie może też być następujące. Którzy wśród was prawdziwie, właściwie, dobrze wierzą na przykład. Może być też takie tłumaczenie. Ale powiedzenie prawdziwymi chrześcijanami jest dobrym tłumaczeniem, chociaż nie podaje jakby całości znaczenia tego wyrażenia. Czyli kiedy się zgromadzamy, bo jeśli się nie zgromadzamy, to nawet nie mamy o czym rozmawiać, ale kiedy się zgromadzamy, to wtedy się okazuje, że postawa ludzi, którzy się zgromadzili, mówi o tym, którzy z tych ludzi są wierzący w Jezusa Chrystusa, są oddani Bogu, posłuszni Słowu Bożemu, a którzy nie. Widzicie, to jest pewien istotny problem. Kościół online, modny ostatnio bardzo, w ogóle nie jest w stanie zweryfikować postawy swoich wierzących. Bo niby jak? To jest niemożliwe. Ludzie, którzy przynajmniej tak mówią, że są członkami takiej czy innej społeczności, mogą nawet w online w ogóle nie uczestniczyć. Pytanie, co by to byli za ludzie, gdyby Kościół się zbierał? Czy to byliby ci, w cudzysłowie, dobrzy czy źli? Bo jednak różnica byłaby istotna. Pytanie, kto z nich ma rację? No nie da się powiedzieć, że wszyscy mają rację, bo to jest bzdura. To jest zaciemnianie rzeczywistości. Czy to jest tylko przypadłość, czy była to tylko przypadłość Kościoła w Koryncie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To jest przypadłość Kościoła przez całe 2000 lat i pewnie jak długo będzie istniał jeszcze Kościół, tak długo będą tacy ludzie w Kościele, o których będzie można powiedzieć, że są albo, w cudzysłowie, dobrze albo źli. Ten sam Paweł w 3 rozdziale 1 listu do Koryntian pisze tak, od 1 wersetu. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? No właśnie, tu mamy pewne wyjaśnienie. Oczywiście ono nie wyjaśnia, to wyjaśnienie nie dotyczy jakby wszystkich problemów, ale wiele z tych problemów, z którymi się Kościół borykał wtedy, kiedy się zbierał,
No, znajduje tutaj wyjaśnienie. Część ludzi to byli po prostu ludzie cieleśni. Apostoł mówi, że to są niemowlęta w Chrystusie. Nie podlega dyskusji, że byli to ludzie wierzący, zbawieni. Może lepsze określenie, zbawieni. Ale byli to ludzie cieleśni. Ludzie, którzy nie rozwijali się w ogóle duchowo. Przyczyny są bardzo różne takiego stanu rzeczy i w tamtym przypadku być może nawet była taka sytuacja, że ludzie widząc stronnictwa w kościele, ci nowi ludzie, nie chcieli się wiązać z żadnym z tych stronnictw, ale przez to odcinali się niejako od nauczania, ponieważ nie chcieli przyjmować nauczania od nikogo. No i pozostawali niemowlętami, nie jedli, nie pili i niestety nie rozwijali się. A sami w końcu stawali się również awanturnikami w kościele. Dlatego, że człowiek cielesny w kościele zawsze będzie prowokował problemy. Zawsze. Dlatego, że kościół jest duchowy z zasady. Taki ma swój charakter, nie pochodzący z tego świata. A człowiek cielesny to człowiek, który się nawraca, jeśli jest mądrze prowadzony krok po kroku, jeśli znajduje dobrego nauczyciela, jeśli znajduje dobrych opiekunów, diakonów, duszpasterzy, to wtedy ci ludzie pomagają mu przejść przez ten trudny pierwszy okres, kiedy naprawdę życie człowieka zmienia się w sposób niemal gwałtowny. I czasami ten człowiek potrzebuje po prostu wsparcia. Czasami boi się, co będzie dalej. Chociaż wie, rozumie, że jest to właściwe działanie, że tak powinien właśnie postępować. Czy wszystko da się wytłumaczyć tym, że ludzie są cieleśni? Oczywiście, że nie wszystko. Dlatego, że Kościół również niestety w swoich szeregach ma ludzi niewierzących. Ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem. Można powiedzieć, że to są agenci diabła, którzy są posłani do Kościoła. I to jest prawda. I nie ma powodu, żeby to szczególnie tłumaczyć. Takim agentem diabła był na przykład Judasz, takim agentem diabła był niejaki Demas, który opuścił Pawła, no i oczywiście wielu innych ludzi, o których wspomina Nowy Testament, czasami z imienia wręcz, a czasami ogólnie, wskazując nawet na całe grupy ludzi, którzy udając, że są wierzący, tak naprawdę nigdy z Chrystusem nie mieli nic wspólnego. No, widzę Tymoteusz, przepraszam, listy do Tymoteusza czy listy Pawła do Tesaloniczan. Czy więc fragment, który był naszym przewodnim, czy jest naszym przewodnim fragmentem, wyjaśnia nam w jakim stopniu sytuację, w której dzisiaj Kościół jest? I tak, i nie. Dlatego, że zgodnie z tym, czego uczy Boże Słowo, Kościół nie ma, nie miał i nie będzie miał nigdy żadnego powodu, aby się nie zbierać. W czasie największych prześladowań, fizycznych prześladowań, które na przykład kontynuowane są w krajach muzułmańskich czy w Chinach, Kościół się zbierał i zbiera. Często płacąc za to niestety śmiercią swoich członków, a czasami więzieniem czy innymi prześladowaniami. Co jest takiego w wierzących, że chcą się spotykać? No, ci ludzie po prostu rozumieją, czym jest Kościół. Kościół to jest ciało. To nie są pojedyncze osoby, które sobie tam siądą przed telewizorem, czy siądą sobie przed ekranem komputera, no i dywagują na temat kazania, które akurat jest do nich wygłaszane. To nie jest Kościół. Jeżeli macie możliwość słuchania dobrych kazań, oglądania dobrych koncertów, to korzystajcie z tego jak najbardziej. Ale to nie jest Kościół. To nigdy nie był i nie będzie Kościół. Prawdziwy Kościół zawsze się zbiera. To jest pierwsza uwaga. Więc jeśli Kościół się nie zbiera, ale nie mówimy tutaj, że musi zbierać się w kaplicy, może się zbierać na łące, w lesie, może się zbierać w mieszkaniach, zdradzę, że noszę teraz w swoim sercu taką myśl, żeby się zbierać w pewnym miejscu na zewnątrz. To dopiero początek tego przemyślenia i to też będzie zebranie Kościoła.
proszę, żeby nikt mi nie imputował, że dla mnie budynek to kościół. No, jeżeli ktoś tak myśli, że ja tak myślę, to przepraszam, ale powiem wprost, jesteś głupi. No, skoro jesteś głupi, to nie przyznawaj się do tego publicznie nawet. Po drugie, wtedy, kiedy kościół się zbiera, no to wtedy wychodzi, kto kim jest. A jeśli się nie zbiera, to wszyscy wyglądają na piękne owieczki. Gorzej, jak zbierają się, z końcu się zbiorą i okaże się, że część tych owieczek zbaraniała, a jeszcze gorzej, że część z nich zamieniła się w wilki. Bo taki będzie wynik tego, że nie mieliśmy przez długi czas, a to może trwać rok i dwa, relacji na miarę relacji w Kościele. Nie łudźmy się. Tu nie chodzi o to, czy ktoś jest mocny w wierze, czy słaby w wierze. Bo niektórzy tak to tłumaczą, że mocni w wierze przeżyją. I co będą? Będą takimi wyspami? Przecież to nie o to chodzi. W Kościele zawsze byli ludzie mocni w wierze, słabsi w wierze, początkujący, mający kryzysy i tak dalej. Kościół to ciało. Ciało. Ręka nie żyje osobno. Noga nie żyje osobno. Głowa nie żyje osobno. Ciało funkcjonuje, jest współzależne od siebie. Po prostu ci ludzie muszą funkcjonować ze sobą, muszą rozmawiać, muszą się modlić ze sobą, muszą być blisko siebie, chociażby po to, żeby się czasami wzajemnie pocieszyć swoją obecnością. Więc jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie, czym jest Kościół. Więc albo nie rozumie, bo nie rozumie, albo nie chce rozumieć z jakichś powodów. Czy wszyscy więc mamy w tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, rację? Nieprawda. Nie wszyscy mamy rację. Nie wszyscy mamy rację. To jak zweryfikować, kto ma rację? Po pierwsze, przyjrzyjmy się, kto kogo atakuje. Bo ja nie widziałem ludzi, którzy się zbierają w tym czasie, którzy atakowaliby tych, którzy się nie zbierają. To jest nieprawda. To ci, którzy się nie zbierają, zieją okropną nienawiścią, nie wiadomo skąd zresztą zabraną, do tych, którzy zbierają się jako Kościół. To jest pierwsza wskazówka, kto ma rację. Druga wskazówka, kto ma rację, to czas. Czas zweryfikuje wszystko. Zobaczycie, za pół roku, za rok, jak będzie wyglądał Kościół. A jestem pewien, że nie będzie wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. Pewien jestem. Co to oznacza? To oznacza, że część zborów się zamknie, część denominacji rozpadnie się, a może niektóre nawet w ogóle znikną. Pojawią się zupełnie nowe zbory, zupełnie nowe denominacje. Najbardziej ciekawią mnie ludzie, którzy przez lata, a przecież z nami, z nazwiska i imienia, walczyli z zaciętością przeciwko kościołom domowym. Och! Nie było sposobu, żeby im powiedzieć, że no nie warto tej walki prowadzić. A dzisiaj? Ci sami ludzie dzisiaj są propagatorami kościoła domowego. Nagle kościół domowy jest najlepszy. Tylko, że przepraszam bardzo, ale kościoły domowe, które ja znam, zbierały się przed kryzysem i zbierają się w czasie kryzysu. A wy, którzy dzisiaj propagujecie kościoły domowe, pluliście na te kościoły wcześniej, a dzisiaj siedzicie w domach i nie zbieracie się, czyli nie macie żadnego kościoła domowego, tylko opowiadacie bajki. Kto ma rację? Zobaczymy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, kto tu ma rację. Dzisiaj się modliłem za jeden ze zborów, który pomimo wszystko postanowił być zamknięty. Duży zbór, mający niesamowite możliwości. Przy nas to, tak jak my jesteśmy szałasem, to oni są Hiltonem. I postanowili, że nie otworzą kościoła. Niektórzy się być może domyślają, o jaki kościół chodzi. W końcu jestem z Bielska. Modliłem się dzisiaj o ten zbór. Prosiłem Boga, żeby zachował ludzi, żeby ci ludzie nie zginęli, bo nie rozumiem postawy tych, którzy tym kościołem zarządzają. Kompletnie nie rozumiem. Dla mnie to jest jakaś absolutna abstrakcja i na tym skończę, żeby nie powiedzieć za dużo.
Ale oni nie wiedzą, co czynią. Naprawdę. Wystawiałem ten kościół na śmierć. Bo nawet jak się otworzą za pół roku, to ci ludzie będą dla siebie obcy. Online to nie jest kościół. Zapomnijcie o tym, ludzie. A tym wszystkim entuzjastom kościoła online chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii właśnie weszło zarządzenie, że jeśli ktokolwiek online realizuje uwielbienie, to jest zagrożone to karą więzienia. Może wreszcie zrozumiecie, co w tym świecie jest grane. Może wreszcie przejrzycie na oczy. Nie oszukujcie samych siebie, a przy okazji wielu innych dobrych ludzi, którzy wam zaufali.